Przyjechaliśmy dzisiaj na plantację jęczmienia hybrydowego odmiany Hobbit na zaproszenie pana Andrzeja Krucińskiego. Pan Andrzej jest naszym akademikiem, należy do Akademii Jęczmienia Hybrydowego i zgłosił się również do klubu 10 ton. Witam, nazywam się Andrzej Kruciński, jestem prezesem RSP Nowe Pole Górzno. Znajdujemy się w województwie kujawsko-pomorskim. Od wczoraj trwają żniwa jęczmienia zimowego, przez to za nami jest taki hałas. Przejedziemy się teraz na pole, żeby zobaczyć na własne oczy, jak klonuje jęczmień hybrydowy. Pole ma powierzchnię niecałe 42 hektary. Na lepszym gruncie plon jest 95 kwintali, natomiast na gruncie 4, 5 i 6 klasy na takiej mozaice było to niecałe 80 kwintali. Obecnie przekraczamy 10 ton z hektara, czego jestem bardzo zadowolony. Na tym polu, gdzie mamy właściwie trzy klasy bonitacyjne gleby, ten jęczmień prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Widać, że łan jest bardzo zszyty, bardzo zwarty, jest odpowiednia gęstość tego łanu. Jęczmień hybrydowy, który tutaj mamy, wytworzył 10 rozgałęzień w pełni produkcyjnych. Mamy 11, ale tego nie będziemy liczyć. Czyli jest to bardzo wysoki potencjał pronowania. Kłosy są na w miarę jednej wysokości ułożone, także przy zbiorze też nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o jęczmień hybrydowy odmiany Hobbit. Tutaj zastosowany był na pierwszy zabieg Tilt Turbo wraz z preparatem Unix w dawce 0,7 plus 0,7 oraz w późniejszym terminie był zastosowany preparat Bontima. Jest to nasza nowość dedykowana do jęczmienia. Cieszy nas fakt, że do klubu 10 ton przystąpiło już wielu akademików, a tych, którzy jeszcze nie przystąpili do klubu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.jęczmienhybrydowy.pl.